Kosztowała 4 900 000 zł, ale ma poprawić komfort kierowców, a przede wszystkim bezpieczeństwo dzieci. Droga wojewódzka nr 777 w Winiarach w gminie Dwikozy przeszła kompleksowy remont na odcinku 909 metrów. Wybudowana jest w standardzie takim najwyższym dla tego rodzaju jezdni i myślę, że będzie służyła, tak jak powiedziałem, mieszkańcom i użytkownikom, żeby bezpiecznie mogli podróżować do pracy, podróżować na wypoczynek. Jezdnia znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły podstawowej. Wcześniejszy jej stan stanowił spore zagrożenie dla szkolnej młodzieży. Przed laty na tym fragmencie drogi doszło do groźnego potrącenia młodego człowieka. Teraz bezpieczeństwo najmłodszych ma zapewnić nowoczesna infrastruktura, odpowiednia szerokość jezdni, zatoki autobusowe i chodniki. Bezpieczeństwo dla nas, samorządowców, myślę, że dla pana wójta, dla mnie jest bardzo ważne, bo mimo, że się drogi, ich stan poprawia, ciągle mamy niestety do czynienia z wypadkami, gdzie giną też ludzie. Myślę, że ta inwestycja w jakiś sposób zapobierze tym nieszczęśliwym wypadkom. To jest newralgiczny odcinek, tu znajduje się szkoła, ale myślę, że dla wszystkich mieszkańców tej gminy, jak również poruszających się tą drogą kierowców, bo rzeczywiście poprawia to bardzo mocno komfort jazdy i wzmacnia właśnie to bezpieczeństwo. Do drogowej inwestycji finansowo dołożyła się gmina Dwikozy. Samorząd przekazał 1 250 000 zł z własnych środków na przebudowę drogi w Winiarach. Na odcinku przebudowanym, czyli 909 metrów, mamy 44 zjazdy indywidualne, mamy szkołę podstawową, świetlicę, remizę, dwa sklepy, cztery skrzyżowania z drogami gminnymi, cztery zatoki autobusowe. Czyli na 909 metrach 44 zjazdy, czyli średnio coś 17-16 metrów zjazd. Więc bardzo gęsta zabudowa i no, powoduje to duży ruch. Dzieci chodzą do szkoły, czuły się niebezpieczne, szły na poboczem przy głębokim rowie, tiry z naprzeciwka, tiry z tyłu, więc było to bardzo niebezpieczne. W tej chwili jest w znacznym stopniu poprawione bezpieczeństwo, no, szczególnie małych dzieci, ale również wszystkich mieszkańców, no, seniorów. Teren jest bardzo gęsto zabudowany. Na ten remont mieszkańcy czekali wiele lat. Starosta sanemierski Marcin Piwnik przypomniał fakt, że nieustępliwy w staraniach o przebudowę drogi był radny gminy Dwikozy Waldemar Kocel. Starosta Piwnik tę drogę pamięta jeszcze z dzieciństwa. Na remont tej drogi czekali bardzo, bardzo wiele lat. Pamiętamy, było wiele tutaj zabiegów, aby tę drogę wyremontować. Wielki koszt inwestycji, bo ponad 4,5 miliona złotych. Kilometr drogi jest wyremontowany. Nowe chodniki, o którym marzyli mieszkańcy. Ja osobiście sentymentem podchodzę do tego miejsca, bo w tej szkole podstawowej pobierałem naukę. Dziękuję z tego miejsca rządowi województwa świętokrzyskiego oraz szczególnie samorządowi gminy Dwikozy, ponieważ wielki wkład finansowy samorządu gminy Dwikozy, ponad 1 000 000 zł wkładu własnego, cała wartość inwestycji ponad 4,5 miliona złotych. Z tego miejsca szczególne podziękowania dla radnego tej miejscowości, radnego Waldemara Kocla, który od lat zabiegał o tą inwestycję dla mieszkańców i dla samorządu gminy Dwikozy z wójtem Markiem Łukaszkiem na czele, że dopięli swego. Realizacji inwestycji w Winiarach podjęła się firma Dylmex ze Staszowa. Kolejny etap przebudowy drogi 777, który realizuje właśnie ta firma. Przedsiębiorstwo mimo szalejącej inflacji konsekwentnie realizuje kolejne przebudowy w różnych częściach naszego regionu. Mamy dużo prac faktycznie. Portfel można powiedzieć pełny, ale to co oddajemy do użytkowania, wygrywamy kolejne tematy przetargowe. Inflacja jest odczuwalna, ale spotykamy się, rozmawiamy, waloryzujemy umowy. Na ten moment nie odstąpiliśmy od żadnej inwestycji. 11 umów zostało zwaloryzowanych. Nadal sądzę, że warto rozmawiać, spotykać się, rozwiązywać, a inflacja się pokona. Do granicy gminy Dwikozy do przebudowy został niewielki odcinek drogi wojewódzkiej. Takiego remontu wyczekują także mieszkańcy sąsiedniej gminy Zawichost, przez którą dalej przebiega droga. Na razie nie wiadomo, kiedy kolejne odcinki przejdą modernizację. Jak zapewnia zarząd województwa świętokrzyskiego, samorząd nie ustaje w tworzeniu wymaganej dokumentacji. Piotr Andryka, STV Info.